Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w tym wyjątkowym świątecznym odcinku. Mamy początek grudnia, no i zawsze to jest już taki okres, kiedy przygotowujemy się wszyscy do świąt. Dzisiaj opowiem właśnie o takich przygotowaniach i też podpowiem Wam kilka fajnych pomysłów na prezenty dla ogrodnika. Zapraszam na ten odcinek. Właśnie w związku z nadchodzącymi świętami przygotowaliśmy dla Was kilka rzeczy. Po pierwsze, na naszym kanale YouTube znajdziecie playlistę, świąteczną playlistę, w której umieściliśmy wszystkie do tej pory przygotowane materiały z poprzednich lat. Mam nadzieję, że Wam ułatwi to znajdowanie ciekawych rzeczy dla Was. Znajdziecie tam przepisy kulinarne, pomysły na świąteczne ozdoby, a nawet wesołe świąteczne okrycia roślin na zewnątrz. No, mamy atak zimy. Również na naszej stronie internetowej w sklepie przygotowaliśmy świąteczny poradnik, gdzie umieściliśmy różne ciekawe artykuły. Możecie tam poczytać o tym, od której naszej ogrodniczej książki warto zacząć przygodę z ogrodnictwem. Właśnie grudzień i te świąteczne przygotowania to dla mnie taki wyjątkowy czas, bo w grudniu te dni są najkrótsze, najciemniejsze. To, że zapalamy te lampki, zdobimy nasze domy, przygotowujemy się, a my bardzo lubimy te przygotowania, robimy taki kalendarz adwentowy, wymyślamy na każdy dzień jakieś zadanie dla mnie, dla córki czy dla męża. Później jest przesilenie, zaraz potem święta, no i jak mawia mama Lucynka, na nowy rok przybywa dnia na barani skok, czyli te dni się zaczynają wydłużać, no i idziemy już ku nowemu, prawda? Zaczynamy nowy rok z nową energią. Grudzień mija jak błyskawica, no ale zawsze staram się znaleźć czas na przygotowanie zimowych, świątecznych ozdób i następny odcinek właśnie będzie o tym i kolejny to będzie, pokażę Wam, jak przygotowuję bożonarodzeniową gwiazdę. To jest takie ciasto drożdżowe z makiem, które zawsze robi dużą furorę, wygląda przepięknie, jest też bardzo smaczne, a nie jest skomplikowane i myślę, że wielu osobom ten przepis może się spodobać, to będzie za 2 tygodnie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o pomysłach na prezenty dla ogrodnika i nie tylko, bo być może okaże się, że właśnie w tym świątecznym okresie możecie swoją miłością do ogrodu zarazić też bliskich, czy przyjaciół, czy znajomych, czy rodzinę. Zacznę od książek polskiej autorki, prywatnie mojej ogrodniczej koleżanki Danusi Młoźniak, no a tak oficjalnie to znanej ogrodniczki, projektantki, osoby, która od wielu, wielu lat propaguje też wiedzę ogrodniczą. Nawet współpracowałyśmy przez kilka lat, pisała na łamach Twojego ogrodnika artykuły. No a teraz oprócz tego właśnie, że zakłada ogrody, to tworzy od kilku lat niesamowity ogród o nazwie Ogrodowisko w Przypkach pod Warszawą. No i właśnie również dzieli się swoją wiedzą na łamach książek. Szczególnie polecam Wam jej pierwszą książkę, jak zaprojektować ogród marzeń. Napisała też, jak dbać o ogród marzeń i jak stworzyć niezwykły warzywnik, a w tym roku też ukazała się jej książka o trawach. Również właśnie ten niezwykły warzywnik jest ciekawą pozycją, dlatego że możecie tam znaleźć mnóstwo angielskich inspiracji, bowiem Danusia od wielu lat jeździ właśnie do Wielkiej Brytanii, zresztą też kilkukrotnie miałam możliwość uczestniczenia z nią w tych wyjazdach i robi tam mnóstwo wspaniałych zdjęć, ciekawych inspiracji, pomysłów i każdy, kto chce właśnie mieć ogródek warzywny, ale taki niebanalny, będący też częścią ozdobną ogrodu, może śmiało sięgnąć po tą książkę. Wszystkie książki Danusi znajdziecie w naszym sklepie na sklep.twojogrodnik.pl. One również zostały przepięknie przez nas zapakowane na prezent. W ogóle każda książka kupiona u nas w tym świątecznym okresie jest właśnie w ten sposób przygotowana. Każda ma inny papier, inną wstążeczkę i dzięki temu będziecie wiedzieć, która książka, jaki tytuł jest w środku. Tworzę ogród naturalny, to nowa książka, przynajmniej na rynku polskim, Pieta Odolfa, znanego
projektanta z Niderlandów, który od wielu, wielu lat propaguje takie naturalistyczne nasadzenia, które nie wymagają dużo pracy, gdzie roślina się pięknie ze sobą przeplata, ale naśladuje takie naturalne właśnie łąki, jakieś prerie, gdzie te rośliny po prostu się ze sobą pięknie łączą, przeplatają, tworzą takie bardzo naturalne zestawienia. I też właśnie podobnie jak zresztą my, propagujemy właśnie to, żeby nie wycinać byliny na zimę, żeby one cały rok istniały w ogrodzie, dlatego no bo ogród nie jest tylko na sezon, tylko jest na cały rok i nawet taka martwa natura, ale nadal to jest natura i daje nam odpoczynek, relaks, może nas zainspirować i właśnie w ten sposób on podchodzi do tej idei projektowania ogrodów. To szczególnie dla osób, które właśnie chcą poznać takie naturalistyczne ogrody i jakie rośliny się w nich stosuje. Kolejną książką, której niestety nie mogę w tej chwili pokazać, bo ją po prostu pożyczyłam i jeszcze do mnie nie wróciła, ale tutaj zaraz wyświetlimy okładkę, jest książka Kasi Bellingham, również niesamowitej ogrodniczki, którą mam szczęście znać i spędzać z nią właśnie wspaniały czas na angielskich wyjazdach. Kasia od wielu lat propaguje naturalne ogrodnictwo ekologiczne, tworzy różne materiały, a właśnie w tym roku ukazała się jej pierwsza książka Bellingham, która właśnie przybliża jej filozofię ogrodniczą, więc dla wszystkich, którzy chcą być bliżej natury i prowadzić ogród w taki naturalny sposób, no to jest, myślę, obowiązkowa w tej chwili pozycja. Następna książka, dla wielu myślę taka no, bardzo ważna, chociaż nie ukazała się w przekładzie polskim, ale warto też ją mieć. Teraz nawet jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to może używać Google Translatora w telefonie, bardzo fajnie to działa i można tłumaczyć sobie całe strony. Książka napisana przez Montego Dona, to już jest jej jakby wznowienie, bo pierwsze wydanie było ponad 20 lat temu, a przez ten czas no, jego podejście do ogrodnictwa, doświadczenie, wiedza również się rozwinęły, więc to wydanie jest unowocześnione, wzbogacone o tę wiedzę. No Montego Dona chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to niesamowity angielski ogrodnik, który w bardzo naturalny, taki swobodny, na luzaka wręcz sposób podchodzi do ogrodnictwa. Nie ma wykształcenia ogrodniczego, mimo to nie przeszkadza mu to być głównym prowadzącym najlepszy brytyjski, ale w ogóle chyba na świecie ogrodniczy program Gardener's World i również pisać dla tego magazynu, który okazuje się już od ponad 50 lat w Wielkiej Brytanii, także niesamowity erudyta, znawca, człowiek o bardzo szerokich horyzontach. No i tutaj właśnie to jego podejście do ogrodnictwa, to jak on prowadzi swój ogród w Long Meadow, to wszystko jest tutaj zawarte, także faktycznie bardzo, bardzo ciekawa książka, która też nieraz w sumie tak można powiedzieć łapie za serce, czy jakby można się identyfikować z Montedonem na wielu płaszczyznach. No i słuchajcie, teraz czas na nasze książki. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, to polecam Planer zaradnego ogrodnika. Teraz w ogóle zamówiliśmy do druk i jest w nowej wersji okładka z takim zielonym kółkiem. Krok po kroku, tydzień po tygodniu, za rękę poprowadzi Was planer przez ogród, podpowie co, kiedy, jak robić w ogrodzie, ale też zostawia miejsca na Wasze własne notatki i doświadczenia, więc to jest taka książka, którą możecie napisać razem z nami. Dobra rzecz dla osoby, która zaczyna mieć ogród, albo która już ma ogród. Dwie książki z serii Szkoła Cięcia, ta o cięciu roślin ozdobnych, ta o cięciu roślin owocowych. Dobre dla mężczyzn, którzy lubią brać sprawy w swoje ręce, albo dla kobiet, które lubią brać sprawy w swoje ręce i ciąć, bo faktycznie nieraz trudno nam tych naszych mężów, czy braci, czy ojców poprosić o pomoc, a dzięki tym książkom po prostu będziecie wiedziały, drogie panie, jak ciąć, żeby sobie nie zrobić krzywdy, roślinie nie zrobić krzywdy, a jednak wykonać to cięcie, bo ono jest niezwykle ważne i właściwie od samego początku, od zakupu młodych krzewów, przez cały czas ich bytności w Waszych ogrodach, aż do starości, czy właśnie kiedy chcecie odmłodzić
jakąś roślinę, no to te wskazówki są bardzo, bardzo ważne i pomagają zachować zdrowy wygląd, a też bardzo często bywa tak, że po prostu krzewy drzewa rozrastają się w małych ogrodach i jeżeli chcecie je wszystkie zachować, te, które posadziliście, to właśnie cięcie jest najlepszym sposobem na to, także to polecam, to są nasze bestsellery. I na końcu Cudowny świat bylin, książka, która przybliża właśnie uprawę bylin, pomaga dobrać odpowiednie byliny do polskich ogrodów, bo my piszemy wyłącznie o roślinach, które uprawiamy od wielu lat w naszym ogrodzie i w naszej szkółce. Znajdziecie tutaj mnóstwo portretów roślin, ale też różnych wskazówek, przede wszystkim jak o nie dbać, jak je sadzić, pielęgnować, ciąć, to jest właściwie rzadkością i na polskim rynku nie znam książki, która mówiłaby o cięciu bylin po to, żeby na przykład powtórzyć ich kwitnienie albo przywrócić po kwitnieniu schludny wygląd, tak żebyście mogli z tego ogrodu wycisnąć jak najwięcej. Więc właśnie dla osób, które być może w ogóle jeszcze nie mają ogrodu albo dopiero co zaczynają, ta książka będzie idealna, choć też te osoby, które samodzielnie lubią rozmnażać rośliny i lubią właśnie byliny i takie bylinowe rabaty, no to też świetna pozycja, bo dzięki niej po prostu w łatwy, prosty sposób możecie uzyskać dużo nowych sadzonek. Wiem, że dla wielu osób prezent powinien mieć taki naprawdę osobisty charakter, wymiar i lubicie robić coś samodzielnie. I nawet jeżeli zdecydujecie się właśnie na zakup któregoś z proponowanych przeze mnie prezentów bądź jakiegokolwiek innego, to właśnie mam dla Was propozycję, którą to jest łatwe do zrobienia, a właśnie nada takiego osobistego charakteru prezentom. Mowa o takich małych woreczkach z suszem lawendowym. Jest to bardzo proste w zrobieniu, no chyba, że ktoś jest ambitny i chciałby sam wyszyć taki woreczek. Przyznam się Wam, że ja uwielbiam wyszywać i nawet zdarzyło mi się lata temu mojemu ówczesnemu chłopakowi, a obecnie mężowi, właśnie upiec taki wielki słoik ciasteczek i ozdobić go takim haftem właśnie krzyżykowym z motywem świątecznym, no ale teraz nie mam na to czasu, więc poszłam na łatwiznę i zamówiłam przez internet takie organzowe woreczki. Tu chyba, już nie pamiętam, ale chyba 25 woreczków kosztowało 30 zł czy coś takiego. One są już z tasiemką i właśnie wypełniam je suszem lawendowym. W trakcie sezonu naciąłam sobie dużo lawendy. No i ona w zasadzie czekała na lepsze czasy. Teraz właśnie robię takie woreczki i w okresie świątecznym będę dołączać je do prezentów. Jeżeli nie wiecie, jak ten susz lawendowy z gałązek otrzepać, mam dla Was super pomysł. Wystarczy taka ściereczka. Wkładacie te suche gałązki tutaj i po prostu ugniatacie, rolujecie. To wszystko powinno super odpaść. No i właśnie z tej ściereczki można przesypać do miseczki, a później właśnie do tych woreczków. Takie woreczki świetnie nadadzą się oczywiście do szafy z bielizną, czy z ubraniami, albo do szafki na buty, gdzie czasem te zapachy nie są zbyt przyjemne. No, chyba, że ktoś w ogóle bardzo lubi lawendę, no to gdzieś na przykład przy łóżku może też sobie taki woreczek położyć. Jak macie tej lawendy sporo, to możecie te woreczki tak nawet dosyć mocno wypchać. Ale jak nie macie, to tylko pamiętajcie, że to przecież tylko w sumie gest i nawet jak tak mniej nasypiecie, to po prostu zapach jest i tak niesamowity. A myślę, że każdy doceni taki właśnie lawendowy woreczek w swoim prezencie. Kolejnym dobrym pomysłem będą ogrodnicze narzędzia albo gadżety, chociaż może być to takie, słuchajcie, trochę nietypowe, dać komuś na przykład pod choinkę sekator, ale uważam, że lepiej wesprzeć kogoś w jego pasji i właśnie podarować mu coś praktycznego, coś, co mu się przyda, a być może nawet sam by sobie, jak to się mówi, pożałował albo po prostu nie zdecydował się na zakup, niż po prostu kupować kolejną parę skarpet albo jakieś takie nic nieznaczące podarunki. Prezent nie musi być drogi, ale powinien według mnie być prezentem takim osobistym i pokazywać nasze zaangażowanie w jego
odnalezienie, zakup i zapakowanie. My tak zawsze właśnie robimy u nas rodzinnie. Bardzo często dajemy sobie książki pod choinkę albo inne takie rzeczy, które mają jakieś dla nas znaczenie, wspierają nas w rozwijaniu naszych zainteresowań. Na przykład mój mąż w zeszłym roku otrzymał ode mnie pod choinkę kurs fotografii, bo po prostu lubi to robić i chciałam wspierać go właśnie w tych zainteresowaniach. Dlatego właśnie wydaje mi się, że takie sekatory mogą być świetnym pomysłem na prezent. To są sekatory japońskiej firmy Ars, które można dostać u nas w sklepie. Są świetne, niezawodne. My używamy tych sekatorów już od naprawdę wielu, wielu lat i moja mama ma chyba już 9. rok swój sekator, a ja też kilka dobrych lat cenię go za to, że jest lekki, mieści się w mojej dłoni. Ja jestem osobą leworęczną, mogę bez problemu go używać. Najczęściej noszę go w naszych saszetkach ogrodniczych, ale nawet jeżeli zapomnę jej wziąć ze sobą albo wyskakuję tylko na chwilę, no to nawet mieści się w kieszeni, co jest oczywiście trochę ryzykowne, bo zawsze można sobie zrobić dziurę, ale który ogrodnik nie chował sekatora do kieszeni, niech pierwszy rzuci we mnie kamieniem. Ten sekator służy do codziennych cięć gałązek, o ile dobrze pamiętam, o przekroju do chyba 18 mm. Natomiast ten jest równie często i chętnie przeze mnie używany i właściwie zawsze mam oba ze sobą, bo służy do wycinania kwiatów, przekwitłych właśnie jakichś pędów, skracania przekwitłych bylin. Bardzo często go używam na rabacie bylinowej, na skarniaku. To, co przekwitło właśnie nim ucinam, no i również nim ścinam kwiaty do bukietów. Także te dwa sekatory, nie rozstaję się z nimi i bardzo serdecznie je zawsze wszystkim polecam. No i oczywiście nasze saszetki zaradnego ogrodnika, do których mieszczą się nie tylko te sekatory. Jedna jest w takim wydaniu materiałowym, druga skórzanym. Proszę, zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Hop, można je też sadzać tutaj po bokach. Zawsze mam też coś do pisania przy sobie. Jakiś znacznik do roślin, często nasiona, sznurki, rękawiczki, telefon, chusteczki higieniczne, oczywiście batonik na wzmocnienie, gdybym osłabła podczas pracy na rabacie. Także naprawdę wiele rzeczy się tu pomieści. One są na takim wygodnym szerokim pasie, który zapina się na klamrę i też są używane przez wszystkich naszych pracowników, służą im codziennie. Także serdecznie Wam również polecam właśnie te saszetki jako idealny prezent dla ogrodniczki i ogrodnika, który chciałby mieć zawsze swoje narzędzia przy sobie, a mieć wolne ręce i bezpieczne kieszenie bez dziur od wkładania w nich właśnie narzędzi. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Przypominam, że wszystkie książki dostępne w naszym sklepie na sklep.twojogrodnik.pl są teraz właśnie dostępne w takich pięknych opakowaniach. Za to nie płacicie dodatkowo, to już jest w cenie produktu, więc odpada Wam z głowy martwienie się o opakowanie, a zrobić taką ładną kokardę wcale nie jest tak prosto, także polecam Wam serdecznie. I do zobaczenia za tydzień. Będę mówić właśnie o dekoracjach świątecznych, oczywiście prosto z ogrodu. No a za 2 tygodnie pokażę, jak zrobić tą super babę drożdżową. To nie jest baba, to jest gwiazda. Gwiazdę drożdżową z makiem, która jest hitem co roku u nas na święta Bożego Narodzenia. Dzięki za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie kciuka w górę. Napiszcie w komentarzu, jakie ogrodnicze prezenty Wy byście chcieli dostać, znaleźć pod choinką. No i do zobaczenia właśnie w kolejnym tygodniu. Pa, pa! Ho, ho, ho! Drodzy ogrodnicy, zapraszamy do naszego sklepu. Znajdziecie tam prawdopodobnie najlepsze prezenty na święta. Zapraszamy!